Witam, z tej strony Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic Rush 3 lub jak to woli, Zagrajmy w Sonic Colors na DS-a. Dokładnie tak, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym ciśniemy Sweet Mountain, dokładnie tak, czyli drugi świat. Okej, dobra, pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, musimy dokładnie tacznąć wyspa. O właśnie, udało się, ładnie, pięknie. Łapiemy wyspa. Jesteśmy źli niedobrzy, łapiemy biednego wyspa. Niczym Eggman, kurde. Niczym się nie różnimy, niczym. Hey, Yucker, who's that? Okay. Yucker says he's a friend. He's a red wisp. I guess there are all sort of wisps out there, huh? Yeah, he looks and moves nothing like Yucker. Okay. He's saying red burst, but I don't really know what that means. Zaraz się dowiesz. Słuchaj, tak, mamy tutaj wyspa, który jest stricte ekskluzywny dla wersji DS-owej. Nie zobaczycie go w wersji stacjonarnej. Dokładnie tak. On się również później pojawił w Sonic Lost World, również w wersji handheldowej, dimpsowej, a później w Sonicu Forces jako wyspon. Okej. Okay. The power of flame, he says, and now you can use it too. Nice, that sounds fun. Maybe I go single off Eggman's ugly mustache. Okej, okay. Ciśniemy. W ogóle, dopiero teraz sobie pomyślałem, że w poprzednim odcinku, jak mieliśmy tą scenkę, w której dowiadywaliśmy się, że Yucker w ogóle nazywa się Yucker, to aktualnie nie było wspomnienia o Baldi Magnus Herze, co ze spokojem. Jeśli tego nie będzie, wydaje mi się, że chyba tego już nie będzie, mogę się mylić, bo nie pamiętam bardzo historii w tej wersji, ale jeśli to nie będzie, to już ze spokojem, z automatu mogę powiedzieć, że wersja handheldowa ma lepszą fabułę niż wersja stacjonarna. Koniec, kropka. Przysięgam, chociażby dlatego. Okej, zrobiłem kapsułę z burstem. Okej. Tutaj, jeszcze ten wisp pojawił się w Sonic Generation na 3DS-a, którego nagrywałem bardzo niedawno, jak możecie pamiętać. Link tutaj, polecam. Okej. No dobra. Dzięki niemu możemy aktualnie skakać wysoko, no po prostu, takie rzeczy szalone. Więc tak. Palimy się jak porąbani. O, też możemy właśnie zniszczyć przeciwników, jeśli zrobimy taki potężny wybuch. O. Też gim pajacu. Okej. Więc na tym polega aktualnie Red Burst. Okej. No, oczywiście możemy się teraz wrócić do poprzedniego świata, ponieważ tam Red Burst już będzie na nas czekał. Dokładnie tak. Okej, tak więc ciśniemy do aktu pierwszego, moi drodzy. Upój, jazda. Sweet Mountain for a win. Akt pierwszy. I skarusz. Lecimy. Uwielbiam po prostu muzykę tego poziomu, naprawdę. Tego poziomu aż tak mocno nie lubię jak w wersji stacjonarnej, ale wciąż jest bardzo, bardzo fajny, tak więc jazda, lecimy. W ogóle co miałem wam, moi drodzy, powiedzieć? Mogę też ze spokojem powiedzieć, że Sonic Colors na DS-a jest moją najulubieńszą częścią Rushów. Tak, preferuję to od oryginału, który często jest właśnie nazywany najlepszym Rushem, ale preferuję bardziej Colors na DS-a, żeby było śmieszniej. Choć na drugim miejscu jest ze spokojem właśnie pierwszy Rush. Ale tak, Sonic Colors na DS-a to jest naprawdę świetna, świetna gra, uwielbiam. Więc dokładnie tak. Okej. Okay. Ciśniemy. W ogóle świat o jedzeniu, coś dla mnie. Sięgam. Okej, okay, nice. I dzięki teraz burstowi możemy się tutaj przebić. Okej. Okay. Dobra, nice, for a win. W tym poziomie dosyć trudno czasami się utrzymuje pierścień, jakbym miał być w 100% szczery. Aż przypominam, że potrzebujemy pierścieni, żeby aktualnie dostać się do Special Stage'a, więc mam nadzieję, że nie stracimy pierścieni. A zobaczymy, jak to będzie. No come the fuck on, nie bawcie się mną. Pajace, kurde. O, nice! Nie! O! YOLO! Gra powiedziała nie, a ja powiedziałem tak. Moje zdanie jest ważniejsze.
Okej, okay, lecimy. Dobra. I musimy sterować tą rakietą, coś czego też nie było w wersji aktualnie stacjonarnej. Zaraz obok właśnie oczywiście Bursta, który tutaj ma taką, wiecie, główną rolę w tym poziomie. Okej. Okay. Nice, nie straciliśmy pierścieni ani razu, więc kurde, for a win. Ranga też będzie przezarąbista. Nice, ranga S, for a win. Okej. Okay. Dobra. I oczywiście wchodzimy do special stage'a. Okej. I przy okazji potłumaczę troszeczkę więcej o special stage'u, bo jak to zwykle bywa, ja oczywiście nie mówię wszystkiego zawsze w pierwszym odcinku, bo zapominam wielu rzeczy. Mianowicie, o, są te również takie tęczowe kule, które są w cenie dwóch i chociażby taka tęczowa kula z piątką, która jest oczywiście w cenie pięciu. Warto zbierać, że tak powiem, bo podbija nam, co jest oczywiste, ilość właśnie kul zebranych, więc polecam to zbierać. Dokładnie tak. Okej. Więcej tęczowych, jazda, for a win. O, i tutaj mamy taki przycisk, o tym też zapomniałem powiedzieć, z którego wylatuje nam 8 kul. I musimy je zebrać w odpowiednim momencie, bo inaczej zebranie ich... Znaczy, może nie tyle, że w odpowiednim momencie musimy zebrać je wszystkie, może powiem w taki sposób. O, lepiej. Lepiej w tej chwili powiedziałem. Musimy zebrać je wszystkie, bo inaczej po prostu żadna z nich nam się nie zbierze. Jeśli nie zbierzemy 8, nie dostaniemy ani jednej, więc musimy zebrać je wszystkie, żeby dostać jakikolwiek bonusik. Dokładnie tak. No i to chyba głównie wszystko, jeśli chodzi o to. Aha, oczywiście, o tym też zapomniałem powiedzieć. Z każdą rundą oczywiście Sonic przyspiesza, co pewne też zdążyliście już zobaczyć, zauważyć w poprzednim odcinku. Im dalej w las, tym jesteśmy szybsi, co jest aktualnie zarąbiste, bo pod koniec zainwaniamy jak porąbani, bym powiedział. Co mi się podoba. A jak żeby, kurde, inaczej. Okej. Okay. Więc ciśniemy. Okej. Okay. Te special stage, bym powiedział, że są bardzo podobne do tego, co widzieliśmy właśnie w Rush 1. Bardzo, bardzo podobnie to wszystko wygląda, tylko po prostu nie mamy pierścieni, tylko mamy kule. Więc no, z tym po prostu najbardziej mi się właśnie kojarzą speciale, właśnie ze specialami z Rushów. Zaraz jak tylko patrzę na te speciale, dokładnie tak. Okej. Okay. Skaczemy, kurde. Fuck, kara nas zatrzymała pod koniec. No nic. Okej, okay, teraz mamy żółciutkie ostatnie. No i też oczywiście na górnym ekranie mamy ilość kul, które musimy zebrać w danej rundzie. Dokładnie tak, wraz z informacją, w jakiej rundzie aktualnie się znajdujemy. Okej, okay, tutaj mamy też boostery. Czasami są rozsiewane właśnie po tych specialach. Aktualnie jak wejdziemy na booster, to nie możemy sterować przez chwilę Sonikiem, więc musimy wybierać odpowiedni booster mądrze. Znaczy jak wybierzemy z innymi kulami, no to będzie gorzej. Dokładnie. Ale że tak powiem, gra nas nie karze za niewybranie żadnego boostera. Zresztą widzieliście, nie udało mi się trafić w żaden booster, ponieważ nie wiedziałem, przy którym boosterze będą moje kule, tak? Które akurat mam zebrać. Okej. Okay. I drugi szmaragd jest nasz. Nice. Okej, okay. Ładnie, pięknie. No i jaką rangę dostaliśmy? Rangę S, najsik. My już mamy 21 żyć, szalone, przysięgam. Okej. Okay. Jak stacjonarna wersja kolorsów jest łatwa pod względem zdobywania żyć, tak tutaj jest bardzo podobnie. Wręcz tak samo bym powiedział. Okej. Okay. Najsik. Tak więc idziemy do aktu drugiego, moi drodzy. Lecimy. Uuu, jazda. Akt drugi, uwielbiam. Najbardziej uwielbiam motyw właśnie aktu drugiego, jeśli chodzi o Sweet Mountain. Po prostu ubóstwiam ten motyw, okej? Okay? I pomimo tego, że wiecie, no tutaj soundtrack jest oczywiście lekko zdekompresowany przez to, że gramy na DS-ie, to, jak nie dostaniesz tutaj, dobra, nieważne. To bardzo lubię tą dekompensację, jaka tutaj się zadziała. Bardzo mi się podoba aktualnie soundtrack w tej wersji. Polecam użyć Bursta tutaj, jak jesteśmy na tym spadochronie, ponieważ dzięki temu możemy pójść do góry, a nie spadać w dół. Fuck! God damn it. W ogóle przebijemy się przez jakieś, nie wiem, żelki?
fasolki to są jakieś. Mi się wydaje, takie kurde, wiecie, fasoleczki, no nie wiem. Te kolorowe, te które mają chociażby w sobie, nie wiem, jakieś tam smaki zgniłych jaj i innych tego typu rzeczy. A mi się ta przypomina sytuacja w technikum, jak mój ziomek sobie kupił właśnie takie fasolki i ludzi częstował. I ja nie poczęstował chyba aż 3 razy? 3 razy wziąłem czarną fasolkę, która mogła być również o smaku gówna. I za każdym razem trafiałem na czekoladę. On do mnie, no jak ty to robisz? Farć pajacu, a raczej skill, ja potrafię wypatrzeć dobre rzeczy. Przysięgam, a za to mój drugi ziomek za każdym razem wybierał zgniłe jaja. I później cierpiał, biedaczek, no. Jakie tam wspomnienia z technikum. Więc wiecie. Śmiesznie przynajmniej. Kim się teraz skojarzyło właśnie z tymi fasolkami. Oh boy. Ledwo się uratowałem od kolcy. Okej, okay, nie, nie. Nieważne, da się to uratować, spokojnie. Okej. Okay. może być i tak. No, zresztą te rakiety, co widzę, też są właśnie, żeby było śmieszniej, w nich są fasolki, to jest ciekawe. Okej. Okay. Okej, okay, można i tak, przysięgam. Okej. Okay. Spadamy sobie spadochronem. Okej. Okay. Znaczy spadochronem, w ogóle ja to nazywam spadochron. Brawo dla ciebie. To jest balon, oczywiście. To tylko ja, okej? Okay? Ja potrafię mylić tak rzeczy. Zresztą wiecie, znacie mnie. Tam był restaring, ale ja chcę się przebić, póki mam łyspa. Fuck! O! Dobra. Pójdźmy sobie tutaj. Ten balon powinien się odnowić. O, właśnie. Super. Okej. Okay. Homing attack for a win. W ogóle w poprzednim odcinku, jak ja mówiłem, że z początku Sonic Colors przypomina troszeczkę klasyki, neoprogramer.pl napisał, że w sumie Sonic 4, to w sumie, no tutaj muszę się zgodzić, że w sumie bardziej Sonic 4, bo mieliśmy też Hominga, tak jakby nie patrzeć. Jakkolwiek by się komuś to nie podobało, tak, to przypominało Sonic 4 bardziej niż klasyki. Zwłaszcza, że też fizyki nie mamy stricte klasycznej, więc no coś w tym jest. No i plus, hej, gra od Dimps, Sonic 4 też jest grą od Dimps, więc wszystko się zgadza. Okej, okay. Tutaj będziemy mieli słabszą rangę. No dobra, niech będzie, ranga B. Niestety potraciliśmy trochę pierścieni. No tutaj akurat jeśli chodzi o, mówię, utrzymanie pierścieni w Sweet Mountain, bywa to trudne. Pewno trudniejsze niż w Tropical Resort, które przechodziliśmy w poprzednim odcinku. Okej, okay. Odblokowaliśmy aktualnie bossa. Jakiś kurde robocik z hot dogiem. Zresztą natrafiliśmy na niego parę razy w tych aktach. Okej, okay, tak więc teraz przydałaby się nam misja pierwsza. Dokładnie tak, robimy misję pierwszą, jazda. Zobaczymy, kogo tym razem spotkamy. Wow, look at all the sweet treats. Seriously, the whole place reeks of sugar. So, are we the only ones here, Sonic? Apparently not. Blaze! Sonic Rush 3 potwierdzone. Szkoda, że nie jest grywalna, ale mamy Blaze, moi drodzy. Sonic, Tails, it's been too long. Blaze? Never thought we'd see you here. I teraz moje pytanie. Jaka to jest Blaze? Blaze z Sonica 2006, która z jakiegoś powodu pojawiła się w przyszłości? Czy Blaze, która jest z alternatywnej rzeczywistości i jest księżniczką? Mózg rozjebany. Ale biorąc pod uwagę, że to jeszcze czasy przed Generations, to chyba jest to z Rush, przynajmniej być powinna. Yeah, how'd you get here? Dobre pytanie. Moi drodzy, mamy Sol Szmaragdy. To na szczęście jest Blaze z Rushów, ale i tak czy siak mózg rozjebany. The Sol Emerald suddenly started glowing, then here I was. Sonic. I saw what I think were Eggman's robots, Sonic. Is something going on? I look forward to seeing whether you have what it takes to resolve the matters. Okej, okay, musimy rozwalić 20 przeciwników. Okej. Okay. Seems easy to me. I mamy muzyczkę aktu trzeciego, jakżeby inaczej. God damn it. I skaru... Uż, aha. Już zauważyłem, że właśnie... Często misje są bardziej takie, żeby używać łyspów, bym powiedział. Lubią używać łyspów. To na pewno.
się do tego przyzwyczajajcie. W poprzednich misjach było to średnio widoczne, no to, że kapsuł było tam dużo, no ale nie mogliśmy jeszcze ich używać, no bo nie mieliśmy tego wyspa. For the love of game, pajacu. Nie! Okej. Okej. Prosto. Dobra, 10 sekund nam tylko zostało, więc... Ranga! A, nice! For a win. Najsik. Taka dobra ranga, kurde, z misji, to jak skarb, przysięgam. Nicely done, Sonic. I see you have little need of my help after all. Hey, how is Marine doing? O, no właśnie, to ta postać, która pojawia się tylko raz w serii, poza komiksami, tego nie liczę, i słuch o niej zaginął. Hey, same as ever. Aha, czyli, no właśnie, dokładnie tak jak Sonic tutaj mówi. Getting into trouble then, which is what I should be doing now too. Okej. Okay. Coś w tym jest. Okej, okay. Tak więc lecimy teraz do misji drugiej. Jazda. This place really does have all kinds of rides, huh? Yep. Oh, look at that. Experience the future, it says. The future, huh? Looks like any other ride to me. Co? Co on tu robi? Blaze? Silver? Co? Ała, mój mózg, czemu? Znaczy, zakładam, że to kontynuuje tak jakby fabułę z Rivalsów, bo Rivals, jak i jedynka, jak i dwójka, w sumie głównie... Chociaż nie, Silver był w jedynce. Tak, obydwie te części są właśnie taką alternatywą do Sonic 06, której chyba Silver wciąż jest z przyszłości, ale Blaze nie jest jego ziomkiem, tak? Nie pamiętam. Mówiąc szczerze, za bardzo fabuły Rivalsów. Znaczy, no, znam podstawę, ale nie pamiętam tych tam szczególików. Ale wciąż. Po raz trzeci to powtarzam, mózg rozjebany. They think that is what the future is like. Please. Silver. What's up? Hey Sonic, you planning on riding this thing? I give it a pass. The future is not all stone and buildings like that. Lol. What's the future you came from like, Silver? Okej, okay, pytam mu się, więc zakładam, że Sonic 06 wyjebany do śmieci, tak jak być powinno. Choć uwielbiam tą grę, tak fabuła powinna być wywalona do śmieci. A lot brighter than this. Pytanie, co ma na myśli pod tym względem, że brighter, że tam płonie ogień, dlatego jest jasno, czy dlatego, że jest ładnie? A, dlatego, że jest ładnie, okej. Okay. The sky is blue and everybody's got a smile. That sounds just like the world now. Haha, exactly. If you're looking for a fun ride, I found one. Care to give it a go? Wydaje mi się, że to jest taki joke twórców, bo wiecie, Silver zobaczył tutaj, że przyszłość reprezentują jakimiś czarnymi budynkami czy coś. Czy to jest jakieś nawiązanie do zniszczonej przyszłości właśnie z Sonica 06? Jeśli tak, to haha, very funny. Okej, okay, musimy zbierać wyspy. O. Białe, jak żeby inaczej. Aktualnie musimy uratować. Więc zebranie bursta się nam nie liczy tutaj. For some reason. Aha. O! To aktualnie możemy zniszczyć tą galaretkę śmieszną tym burstem. Bo troszeczkę pomijam przeciwników i tak dalej. To się nie może skończyć dobrze. Okej. Okay. Skydive'ujemy for a win. Aktualnie nie da się przyspieszyć skydivingu tutaj, ponieważ tak, może tutaj też ze spokojem powiedzieć, że skydiving stricte tutaj wyszedł z modernowych, boostowych właśnie gier, ale tutaj nie da się skydive'u przyspieszyć, tak jak w właśnie boostowych, modernowych grach. O, naprawdę? Nie ma tu już przeciwników żadnych? O, pominąłem za dużo, ale to jest chamskie. Jak tutaj dojdziecie, a nie mylicie mi wyspów, to jest po was. Fajnie, dobra. Widzimy się za chwilę. Okej, okay, udało się. Cóż za chamski poziom, chamska misja. Wow, przysięgam. Ranga B może być. Ale serio, jak tutaj dojdziecie do tego momentu, to już nie ma zmiłuj. Restartuj, pajacu. Wow. Leave it to you, Sonic. You get that right. You seem busy when I found you. Anything I can help with?
Yeah, we've got a bit on our plate, but I've got it covered. You can do this! Haha, I'll bet you do. Well, keep it up, Sonic. You know it. Okej. Okay. Spotkaliśmy Silvera, because yes. Mówię, naprawdę. Co tu się dzieje? Niby pamiętałem, że to jest Silver i Blaze w tej samej grze, ale... Ale no. Bardziej boli mózg, jak człowiek to widzi po raz kolejny, że tak powiem, więc no. Śmiesznie. Okej. Okay. There's somebody over there. A, kurde, to co jest, oni razem, nie. Soniku Colors, błagam cię, nie rób mi tego. Oh, hey, it's some of Sonic's friends, hello. Quit fraternizing with the enemy, we're about to challenge them. Yeah, to what? Kurt? A game of tag? Ignore him. Now, face our challenge. If it will make you too quiet down. I am eager to see what the robots in this era can do. Okay. Flames and mind powers, pretty, like fireworks. Huh? Retreat! Disappointing. Pathetic. Where was the challenge in that? XD, co jest? Are you two alright? Hey guys, you two missed the party. Looks like those two robots of Eggman's got away. Again? They're dim bulbs, but they run away like pros. Lol. They popped out as soon as we got close to this ride. Perhaps it merits a closer look. What do you think, Sonic? Okay. I've got this one. I'll be right back, guys. You can do this. Okej, okay. Ale mówię, czy... Może za bardzo przeżywam, ale Blaze i Silver na tej samej scenie, w czym Blaze jest z alternatywnego świata, a Silver z przyszłości. Wow. Okej, teraz mamy aktualnie misję, w której musimy dobić do końca poziomu najszybciej jak się da. Z Burstem w roli głównej. Nie lubię tej misji. Nie jest za najłatwiejsza, bym powiedział. Łatwo tutaj przegrać, ponieważ musimy aktualnie zdobywać ten czas w większości wypadków przez właśnie ten epicki wybuch Bursta. Więc no. Okej. Okay. Dobra, nice. Stąpnięty, kurde, for a win. Okej. Okay. Dobra, puść. Okej, okay, siup. Czas, dobra. Nam powoli ucieka, kurde, ten czas, bym powiedział. A tam pominęliśmy czas, o Boże. Okej. Okay. Nie mamy za dużo czasu. Sięgam. Okej. Okay. Nice. O boy. 2 sekundy. You can suck my D. Ranga D. No cóż, bywa. Easy as pie. Nicely done, Sonic. So, what was there? Nothing special. I see. Perhaps we jumped to conclusions then. I almost feel bad that those robots picked a fight with you two. Talk about unlucky. Right? Don't exaggerate, I merely defended myself. And it was soon obvious how weak they were. I pulled my punches. Wow. That was pulling punches? Jeez. Dobra. Serio, bardzo lubię aktualnie tutaj dialogi, nie wiem. Są git, bym powiedział. Mówię, nie są takie, wiecie, Baldi Magnus Harry i te sprawy, więc to idzie na spory plus. Okej. Okay. Tak jest bossa, moi drodzy. Oh boy! Bez żadnej cutscenki, po prostu ciśniemy do akcji. Podoba mi się to. Więc tak, ponownie kolejny boss, który... Może co najwyżej nam lekko przypomnieć to, co aktualnie mieliśmy w... aktualnie wersji stacjonarnej. Gdzie mam tej bursta, zrobiliśmy go przez boost. Dokładnie tak, ponieważ mamy tutaj jakiegoś, wiecie... piracika, tak? Czemu jest czarny? Co jest? On taki nie powinien być. Zakładam, że...
tekstury się zrąbały? Możliwe to jest? No cóż, najwidoczniej tak. Tak, jak widzicie, aktualnie ranga jest Forewyn, oczywiście. Mamy tutaj takiego właśnie piracika, więc przypomina nam to ten statek potężny, nawet jest statek w tle, więc po prostu inaczej troszeczkę ten boss działał, ale overall nawiązywał do właśnie wersji stacjonarnej i widzieliście, ten boss nam zajął bardzo, bardzo, bardzo mało czasu, więc bossowie niestety w tej wersji są też dosyć łatwi jak w wersji stacjonarnej. Welcome back, Sonic. Hey, Tails, anything new from Yakker to report? My translator's been acting up. I think I've got it fixed, though. O, dobra, czyli są błędziki. Dobra. Let's see. We wisps store a powerful energy within our bodies. Eggman is trying to suck that power out. That I already knew. Eggman said as much himself. Okay. He says if you take a wisp's hyper-go-on energy, he becomes a nega-wisp. Okej, okay, czyli mamy właśnie tutaj przedstawienie tych mrocznych wyspów, które również miały swoją reprezentację właśnie w wersji stacjonarnej. Tutaj to troszeczkę się różni, ale o tym oczywiście do momentu, w którym dojdziemy do tych wyspów. Okej, okay. No problem, I have all of your three before Eggman can do a thing. Okej, okay. Najsik. Nice. Okej. Okay. Więc mamy tutaj zakończone Sweet Mountain, Forewyn. Okej, okay. Evencik odblokowany. Przysięgam, ten motyw jest zarobisty, kurde, taka wygrana, no coś pięknego, podoba mi się to. Okej, okay, moi drodzy, tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zagrajmy w Sonic Colors na DS-a. Jak widzicie, krótszy odcinek, ponieważ jeszcze nie było tych wszystkich tutoriali, nie było wstępu i tak dalej, więc dzisiaj udało nam się to bardziej zwięźle załatwić. Tak więc, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tegoż odcinka. Mam nadzieję, że on się wam podobał i do zobaczenia do następnych odcinków. See ya!